Zwinny Life robi dobre shoty. Cześć, dziś 1 kwietnia. Ja nazywam się Zwinny Life, a teraz zapraszam na wiadomości z YouTube'a. Monika Esmeralda Godlewska. Pomoże? Pomoże. Jak wiadomo z oficjalnej strony Muzeum Twierdzy Kostrzyń w Kostrzynie nad Odrą, artystka za spowodowanie wypadku drogowego 8 lipca 2018 roku została ukarana przez sąd nakazem odbycia pracy w wymiarze 20 godzin dziennie na cele społeczne. Dyrektor Muzeum Twierdzy Kostrzyń wystąpił z oficjalną propozycją odbycia kary na terenie kostrzyńskiego Starego Miasta. Oczywiście z dokładniejszych informacji wynika, iż Monika Esmeralda przyjęła tę propozycję. Właśnie dziś, 1 kwietnia, muzealny archeolog otrzymał wsparcie przy badaniu wyschniętej hałdy piachu. W ostatniej chwili otrzymaliśmy informację prosto z muzeum, iż Monika Esmeralda wciąż nie zgłosiła się do muzeum w celu odpracowania wyroku. Jak wiadomo, dostała ten wyrok za spowodowanie wypadku pod wpływem alkoholu.